To jest Stanisław Marchewka, pseudonim Ryba. Był jednym z ostatnich żołnierzy wyklętych. Mógł żyć jak inni. Wybrał inaczej. Inaczej, to znaczy z oddechem śmierci na karku. W 1950 roku ubecy chcieli go wykorzystać do ujęcia dawnego towarzysza broni. Ryba, zamiast go wydać, przyłączył się do jego oddziału. Rozbijano kolejne grupy wyklętych, którzy nie godzili się na życie w komunistycznej Polsce. Po zeznaniach siostry jednego z towarzyszy broni, ubecy ustalili miejsce pobytu Ryby, który ukrywał się w bunkrze znajdującym się w stodole w kolonii Jeziorko Nowe. Nad ranem 4 marca 1957 roku żołnierze otoczyli stodołę. Następnie doszło do wymiany ognia. Stanisław Marchewka zginął przeszyty serią z PMU.